ulicy Cupiała, skręcam w lewo jednokierunkową, spójrzmy na to, tutaj to widać, ulicę Odrodzenia, ulica, która jest strefą zamieszkania, czyli tutaj maksymalna prędkość 20 km za godzinę. No i zastanawia mnie tak naprawdę, co, chyba że tutaj już jest dwukierunkowa, tego nie. Znowu brak oznakowania, jeżeli ten odcinek jest dwukierunkowy. Nie pierwszy w Dąbrowie taki przypadek. No i tak chyba jest. Od tej strony podejrzewam, że tutaj oznakowania nie ma. Przez to te pojazdy tutaj na tym odcinku stoją w dwie strony. A teraz gdybym chciał jechać w lewo, to przy której stronie mam się ustawić? Kolejny, można powiedzieć, dąbrowski absurd, który odkryłem. Tutaj nam się kończy strefa zamieszkania. Ciekawy jestem, dlaczego ten odcinek ulicy Odrodzenia nie jest strefą zamieszkania. No, ale tu już na jej końcu. No, zresztą uważam, że tutaj mógłby być koniec strefy zamieszkania, aby jeszcze ten króciutki odcinek do ulicy Granicznej przejechać z tą prędkością 20 km na godzinę, jako iż te posesje położone są bardzo, bardzo blisko siebie, to myślę, że tak to powinno tutaj wyglądać.